Przystanek Historia. W naszym studiu Magdalena Poręba, historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Będziemy rozmawiać o kobietach w Powstaniu Warszawskim. Najczęściej mówimy o łączniczkach, o sanitariuszkach, ale jakie ważne role odgrywały kobiety w Powstaniu Warszawskim jeszcze? Dokładnie. Tutaj, jeżeli zapytamy kogokolwiek, to myślę, że od razu opowie, że były sanitariuszki, były łączniczki, ale absolutnie nie tylko. Dlatego, że musimy pamiętać o innych funkcjach, które kobiety pełniły podczas powstania. I dla niektórych mogłyby się one wydawać takie zwyczajne, ale wówczas, w czasie, gdzie trwała wojna, bombardowanie, okupant na ulicach miasta, kobiety zajmowały się takimi prozaicznymi zadaniami, jak prowadzenie kuchni powstańczej, prowadzenie szwalni, łaźni dla powstańców. To były takie zadania, które niby zwyczajne, ale pozwalały poczuć się trochę lepiej. Czyste ubranie, ciepła strawa, to było bardzo istotne w tak trudnych warunkach. Poza tym warto pamiętać o siostrach zakonnych, które udostępniały klasztory na szpitale, na domy dziecka, opiekowały się właśnie tymi wszystkimi najsłabszymi, którzy nie mogli sobie znaleźć miejsca w czasie właśnie walk powstańczych, czyli dzieci, czyli osoby starsze, osoby schorowane. Dlatego, że wiele szpitali było zniszczonych, bądź przekształcane one były w szpitale polowe, w których przyjmowano przede wszystkim rannych powstańców. Poza tym musimy pamiętać, że cały czas trwało życie. Poza tymi walkami ludzie musieli normalnie żyć w tych nienormalnych warunkach, więc wiele osób miało depresję, czuło się źle, było zagubionych, więc kobiety, szczególnie powstańcy, szczególnie żołnierze, potrzebowali takiego wsparcia, więc kobiety zajmowały się takimi rzeczami, jak pisały wiersze, prowadziły gazety, przede wszystkim większość czasopism, które się ukazywały. W ich strukturach pracowały panie, wydawane były właśnie czasopisma nawet dla kobiet, Kobieta na barykadzie, też gazety dla dzieci. Kobiety dbały właśnie o zaplecze kulturalne, broniły zabytków, chroniły dobra kultury, pisały wiersze, prowadziły pamiętniki. Funkcjonowała taka organizacja Pomoc Żołnierzowi. Tak zwane peżetki właśnie zajmowały się pełniły takie funkcje i pomagały, dotrzymywały towarzystwa, często po prostu podtrzymywały na duchu powstańców. Wspomniała Pani o bohaterskiej postawie sióstr zakonnych. Siostra Szarytka Lucyna Reszczyńska, która była sanitariuszką w szpitalu dziecięcym przy ulicy Kopernika, wspominała, że dzieci umierały, dlatego, że nie było odpowiednich warunków, nie było mleka i zdobycie tego mleka to często było prowadzone z narażeniem życia pod ostrzałem Niemców, więc wielkie ryzyko własnego życia, żeby ocalić życie dziecka, innej osoby. Dokładnie. Takie właśnie prozaiczne zadania. Na przykład, czy to zdobycie pokarmu, czy nawet kopanie ziemniaków na przedmieściach Warszawy było niebezpieczne. Krąży takie zdanie, w czasie powstania nie było bezpiecznego miejsca, nie było bezpiecznego zajęcia, dlatego że niezależnie co dana osoba robiła, czy walczyła, czy opiekowała się rannym w szpitalu powstańczym, czy właśnie kopała te ziemniaki, żeby przetransportować i przygotować powstańcom ciepłą strawę, mogła w każdej chwili zginąć. Więc tutaj zdobycie tego pożywienia, zajęcie się dziećmi, wiele dzieci umierało, no bo niestety nie było w stanie, matki nie były w stanie ich odkarmić. Tutaj też musimy wspomnieć o zwykłych kobietach cywilach, które nie pełniły konkretnej, specjalnej roli w czasie powstania, ale one po prostu dbały o swoje rodziny. Często w piwnicach, które traktowano jak schrony, zbierały się właśnie kobiety z dziećmi i na zmianę próbowały zdobyć pożywienie i opiekowały się tymi bezbronnymi, żeby każde życie miało szansę przetrwać. A czy kobiety walczyły z bronią w ręku? Oczywiście, też. Kobiety jak najbardziej walczyły z bronią w ręku, funkcjonowała Wojskowa Służba Kobiet, organizacja, której przewodziła Maria Witek i zrzeszała
przed powstaniem, jeszcze jak funkcjonowała ta organizacja, zrzeszała około 30 tysięcy kobiet. W czasie powstania około 5 tysięcy kobiet właśnie z tej organizacji walczyło z bronią w ręku. Poza tym mamy taką organizację jak Kobiece Patrole Minerskie, które zajmowały się przygotowaniem materiałów wybuchowych, też uczestniczyły w akcjach sabotażowych. I te wszystkie panie wykazały się ogromną odwagą, bo wiele z nich także brało udział w akcjach likwidacyjnych jeszcze przed powstaniem, więc naprawdę miały wiedzę i doświadczenie z czasów okupacji i korzystały z tej zdobytej wiedzy. Dlaczego ich nazwiska są tak rzadko wymieniane przy kolejnych rocznicach wybuchu Powstania Warszawskiego? To właśnie jest ogromna bolączka dla nas historyków, dlatego że cały czas pokutuje ten stereotyp, że jako żołnierza widzimy mężczyznę, że to właśnie panowie przywdziewają mundury i idą w ogień walk, a kobiety są cały czas zbyt kruche, zbyt niewinne, żeby one mogły walczyć, dlatego wydaje mi się, że dla niektórych to jest aż niezrozumiałe, że dziewczynki, które miały wówczas niekiedy 15 lat, 14 najmłodsza, były gotowe pójść do powstania i walczyć z bronią w ręku. Więc mam nadzieję, że to się zmieni. Nasz oddział pracuje też nad wystawą, która porusza temat kobiet w powstaniu, bohaterki wśród bohaterów. I właśnie taką inicjatywą pragniemy przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców, tutaj warszawiaków i nie tylko, postacie, portrety 20 kilku kobiet, które wykazały się ogromną odwagą i bohaterstwem. Pozostawiły rodziny, dzieci, często swoją przyszłość, bo idąc do powstania ryzykowały życiem i właśnie zdecydowały się walczyć o wolność ojczyzny. O kim dowiemy się z tej wystawy? Która historia panią najbardziej poruszyła i możemy teraz o niej powiedzieć? Trudno wybrać, stąd to moje początkowe milczenie. My też byliśmy ograniczeni wyborem tylko kilkudziesięciu, więc to jest bolesne, że akurat te, a inne nie, chociaż wszystkie były osobami zasługującymi na uznanie. Myślę, że mogłabym wspomnieć na przykład o Halinie Piaseckiej, nazwisko rodzinne Kopeć. Jej historia jest o tyle trudna, dlatego że młoda dziewczyna miała trójkę dzieci przed wybuchem powstania i musiała zostawić te dzieci. Zdecydowała się pozostawić je z rodziną i pójść do powstania. Ona była łączniczką pułkownika Radosława Mazurkiewicza i wówczas na Starówce pod ostrzałem, osłaniając go, została trafiona i zmarła. Pozostawiła właśnie trójkę dzieci, nawet jej odwagę podsumował Radosław Mazurkiewicz, chwaląc jej bohaterstwo. I to jest właśnie taka smutna historia, że wiedząc, ile ryzykowała, była gotowa oddać życie za dowódcę, za ojczyznę. Pozwolę sobie wspomnieć jeszcze o innym nazwisku. Niestety tej bohaterki nie ma na naszej wystawie, ale warto o niej nadmienić. Danuta Ślązak. To jest polski Robinson. Ona po powstaniu ukrywała się właśnie w ruinach Warszawy. Ale jej historia jest taka bardzo poruszająca, dlatego że ona uciekła z domu, żeby walczyć w powstaniu. Jej rodzice nie chcieli wyrazić zgody, żeby ona uczestniczyła w konspiracji, w walkach. Martwili się, bali się, wiedzieli, że ma dużo do stracenia. Mało tego, jej rodzina przyjęła pod swój dach młodą Żydówkę, uchroniła ją przed zagładą. I mimo tego, ile ona miała do stracenia, zdecydowała się uciec z domu i walczyć w powstaniu. Ile było takich kobiet, które postanowiły walczyć w obronie ojczyzny? Czy to się da oszacować? W tym momencie tak możemy powiedzieć, że kobiet, które znamy z imienia i nazwiska, a walczyły w powstaniu, było około 12 tysięcy. Z tego około 800 zginęło sanitariuszek, około 300 łączniczek.
przede wszystkim tych, które przeprowadzały powstańców i ludność cywilną kanałami, czyli wykonywały takie najbardziej niebezpieczne zadania, no bo dzięki zdobyciu danej dzielnicy można było odeprzeć atak niemiecki, więc ta komunikacja kanałowa była bardzo istotna przy ewakuacji, przy przenoszeniu meldunków. Gdzie możemy zobaczyć wystawę i poznać historię bohaterskich kobiet? Wystawę Bohaterki wśród bohaterów będzie można zobaczyć przy krakowskim przedmieściu, dokładnie przy placu Hoovera od 26 lipca. Wystawa będzie prezentowana do 16 sierpnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Warto te bohaterskie kobiety poznać z imienia i nazwiska i poznać ich historię. Magdalena Poręba, historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, była w naszym studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.